No siema, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No już mi się powoli wydaje, że zaczynamy kończyć tutaj tą, tak jakby, dolinę, tą krainę z tymi tutaj portalami. Przynajmniej chyba niewiele tak naprawdę zostało, bo chyba około dwóch światów. Możliwe, że tak, nie sprawdzałem. Ale została nam tak naprawdę jeszcze tylko ta strona do zwiedzenia. No i co, no i dużo tego nie ma. Ostatnio byliśmy właśnie o... tutaj byliśmy tak jakby ala mini bossa twierdzy dra luźnego. Aha, już dostaliśmy w pierdziel. Tu nic nie ma z tego co widzę. Jezu, muszę przyciszyć słuchawki, bo mam za głośno. O, jest o wiele lepiej. No i co, no i chyba jeszcze tylko dwie albo trzy doliny nam zostały do zwiedzania. A dzisiaj udamy się właśnie tutaj. Cyk, skacz. Tak, Spyro, skacz. Ktoś czekał na nas? Nie. Ja nie czekał. I dzisiaj odwiedzimy nocny szlak. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to będzie coś podobnego jak z tymi pociągami, z tym zbieraniem. Mam nadzieję, że nie, bo serio, nie lubiłem tamtego poziomu. Dobra, lecimy, zobaczymy. Jeszcze w łeb wcięliśmy i przywaliliśmy. No i oczywiście standardowo, jeżeli film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgów, dajcie suba, abyśmy wbili na start te 100 subskrypcji. No i wpadajcie na fanpage'a na Facebooku, gdzie tam większość wiadomości jest wam przekazywana. Cholera, wiedziałem. O Jezus, już zepsułem. Dobra. Utop się. Skrzynie, łuki, pierścieni, światła. Aj, to będzie długi odcinek. Dobra, leć tu. Najpierw przez te pierścienie. Musimy tak to wszystko na razie zlokalizować. Okej, tu są skrzynki z tego co widzę. Ogniem. Raz. Dwa. Okej. 4. Może jak ja już się wyginam przy tym komputerze. 5. U Jezus, jak to jest ciulowo ustawione. 6. 7. Leć. Ok. I mamy teraz te punkciki tu. 2. 3. A nie było trochę to nadrobić, bo już mamy mało czasu. Tak. Ok, teraz tu. Tak. Ok. Zostaną nam jeszcze światła. Dobra, co z tymi teraz światłami? Gdzieś pewnie po środku, co? Aha, dobra, to jest... to są te latarnie. 3. No dobra, tam już nie dolecimy. Ale nie było tak źle, szczerze powiedziawszy, jak na... taki pierwszy raz. Tylko nie wiem, czy wiecie co? Wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem będzie zaczęcie od świateł. Dopiero potem te punkciki, no bo wszystko w sumie nakłada się na drodze, nie? Dlatego zaczniemy od tych świateł w pierwszej kolejności teraz. O, dobra. Jeszcze i tak nie zlokalizowałem wszystkich świateł. Okej, one są tu. Okej. Raz. Leć, leć. Szybciej, Spyro, szybciej. Nie mamy tyle czasu, ile byśmy chcieli. No, kurde, nie trafiłem. Dobra, już kiepściliśmy to. 5. 6. Dobra, już to zepsuliśmy. Jeszcze mam aż 3. Musimy to wszystko zlokalizować, dlatego będziemy w to światło teraz brnąć, nie? Tu, nie? Dobra, obrót szybki i lecisz. Więc tak, pierwsza jest... Dobra, już zepsułem. Dobra, utop się, to szkoda czasu. Nie lubię takich poziomów, naprawdę nie lubię. Tu jest pierwsza, ale tu gdzieś powinna być zaraz druga, jeżeli jeżeli mnie pamięć nie myli. Tu jest drugi. Kurde, no leć do góry. Tu jest trzeci, no. Okej. Tu jest czwarty.
To jest piąty. Jeszcze trzy tylko. Okej, tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Jeszcze jeden gdzieś. Gdzie on jest? Cholernik, w środku? Dobra, leć. To i tak już jest mało ważne. Musimy znaleźć ostatnią latarnię. Gdzie ona dokładnie jest? Tu jest pierwsza. Jeden. Dwa. Trzy. No tutaj nic nie zyskujemy tak naprawdę na czasie. Dobra, tu jest piąta. Pięć. Sześć. Siedem. I gdzie jest ta ósma? W środku? Dobra, to nie tu tak naprawdę. Na samej górze czy coś? Musimy znaleźć tą ostatnią latarnię. Co? Już ty tak w dół poleciałeś, Tak, tak. Aha, dobra, tu jest ta ostatnia latarnia. Okej. Dawaj, nurkuj. Dobra, tędy będzie szybciej chyba, jak nawet polecimy, wiecie? Albo nie? Kupę czasu straciliśmy tutaj. O Jezus, o Jezus, nie, dobra. Kolejna próba. Zaczynam się denerwować. Możemy przelecieć przez te punkty w sumie, no. O, dobra, dobra. Leć, leć tutaj. Mamy tylko 15 sekund, zgadza się? Czy ile? 20? 25. No w ogóle nie odczuwam tego czasu. Okej. Dobra, dwa. Tu ostatni. No, tu mamy te latarnie całe nieszczęsne. Strasznie długo się do tych latarni leci. To jest ten minus. Dobra. Teraz przydałoby się przez te punkty przelecieć. Dwie sekundy. Dwie sekundy. Dwie. W sumie my nie mamy tak jak naprawdę tego czasu odnawianego. Tu i tak nie przejdzieliśmy. Najgorzej będzie z tymi skrzynkami. A przelećmy normalnie, spróbujmy wszystko po prostu po drodze złapać. Okej, zaczniemy od tych całych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, i teraz skrzynki. Raz. Mam nadzieję, że nie ominąłem teraz skrzynki. 5. No leć. 7. Dobra, tamtej skrzynki na szczęście nie ominąłem. Dobra. Teraz lecimy tu i to jest tak. Raz. No gdzie ty lecisz, Spyro? Fucking... Kurde! Jeszcze raz. Ty możesz lecieć trochę szybciej, Spyro? Dobra, to muszę tak zrobić, okej. Cyk. 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 Leć niżej.
żeby się rozpędzić. Tak. Dobrze, stoi jeszcze czasowo. Dobra, i teraz tak, lecimy tu. Tak, raz. Dwa. Trzy. Dobrze jest czasowo. Okej. I teraz te latarnie będą po drodze. Teraz dobrze te latarnie pozapalać. Raz. A na razie idzie bardzo dobrze. 3. 4. 5. Trochę inaczej. 6. Dobra. Damy radę teraz. Chociaż. O wiele nam lepiej to wyszło niż ostatnio. Czemu ja nie leciałem tak od samego początku? No w sumie najpierw musieliśmy znaleźć to wszystko. Nie, nie chcę już próbować ponownie, dziękuję bardzo. Czyli mamy kolejną mapkę zrobioną, o Jezus. Ale to była tragedia, nienawidzę takich leveli, naprawdę. Jak się boisz, to instant, no. No dobra. No i co? Wiecie co, chcę tylko jeszcze zobaczyć coś. A, ten tutaj. On nie ma jajka z tego, co pamiętam już, nie? Oj. Ja chcę tylko jeszcze zobaczyć, czy czasami nam teraz zostanie tutaj ostatnia mapka do zrobienia. A dokładniej w tym miejscu. O, nawet tam wleciałem, no. Dobra. Genua. Dobra, ja chcę zobaczyć, czy tam jest ostatnia już kraina, tak jakby. Okej. Ej, nie, czyli mamy chyba wszystkie już tutaj zrobione. Pokażcie mi przewodnik. Żeby to były już wszystkie w tej dolinie zrobione. No tam wszystko zrobiliśmy, tu też. No to już są wszystkie. A to udajmy się jeszcze do baloniarza. Bo z tego co pamiętam, możemy wrócić do swojej starej, tak jakby tego, krainy, gdzie byliśmy. Zobaczmy, co nam powie. Że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarbów. Skakuj, kierunek kraina władających magią. On nas nie transportuje wcześniej. Co jest? Wskakuj, Spyro! A mam oświeceni, dobra. No to tym się zajmiemy w następnym odcinku i zobaczymy, ile nam to zejdzie. Bo tam chyba nam zostały 3 szafiry, dobrze myślę. Zobaczmy. Przewodnik. I stay. Tak, zostało nam 4 szafiry do znalezienia. Czyli na pewno wrócimy do oświeconych, zbierzemy to, no i udamy się do tak jakby kolejnej naszej, kolejnego świata, bo to są światy z tego co widzę. No i udamy się do kolejnego świata. No dobra, ja tutaj przy baloniarzu się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nie zapomnijcie o zostawieniu oczywiście łapki w górę, dajcie suba, jeżeli seria wam się podoba. No i zapraszam na fanpage'a na Facebooku. Ja się z wami żegnam, nara!